Narkobiznes jest gigantyczną branżą. Tak dużą, że odpowiada prawdopodobnie za 1% całego PKB naszego świata, które wynosi 78 bilionów dolarów. W samym 2014 roku wartość tego sektora czarnego rynku szacowana była na nawet 652 miliardy dolarów. Narkotyki były i są dosłownie wszędzie. Każdy kontynent, każdy kraj posiada z nimi problem. USA na wojnę z nimi przeznaczyło do tej pory około biliona dolarów. I wojna ta jest dla Stanów Zjednoczonych na razie przegrana. Producenci, dostawcy, kartele czy nawet mali dealerzy występują wszędzie i rocznie sprzedają tysiące ton produktów. Dealerów spotkać można w każdym dużym mieście, a także tych mniejszych. Wbrew ogólnemu przedstawieniu to nie groźni bandyci, a bardzo często dość zwyczajni ludzie.